Nauka zdalna na pewno nie jest najlepszą formą edukacji. Brak kontaktów między rówieśnikami prowadzi bowiem do wielu problemów. Z punktu widzenia emocjonalnego i takiego budowania swojej własnej wiary w siebie, to pojawiają się elementy, że znowu się boją, że nie będą mieli właśnie kontaktu, nie będą mogli się spotykać, wychodzić razem i spędzać czasu, czyli nie będzie znowu tych elementów grupowych. Dobrze więc, że uczniowie wrócili do szkoły i uczyć się będą stacjonarnie? Oczywiście, że tak, mówią przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Jednak ich radość miesza się z obawami o najbliższą przyszłość. Powrót powinien być do szkół, natomiast nie ukrywam, że od września 2021 roku jako przedstawiciele częstochowskiego samorządu informowaliśmy, że szkoły niewłaściwie zostały przygotowane i to nie na poziomie samorządu czy na poziomie dyrektora szkół, tylko pewne procedury, prawo, które tak naprawdę powinno wzmacniać pozycję dyrektora, było na pewno niewłaściwie przygotowane. Promocja szczepień, która powinna być wiosną 2021 roku, tak naprawdę jesienią nie działała, kilka procent uczniów zaledwie się szczepiło. Ale ostatecznie, gdybym miał oceniać, to myślę, że najważniejszą edukacją jest edukacja stacjonarna. Natomiast oczywiście ogromnie się obawiamy o zdrowie naszych mieszkańców, o zdrowie naszych uczniów. No i oczywiście czekamy na to, co za chwilkę się zadzieje, czy znowuż będziemy mieli armagedon, jeśli chodzi o liczbę oddziałów przechodzących na naukę zdalną, bo to jest ogromny też proces organizacyjny, decyzyjny, jeśli chodzi o pracę też dyrektorów szkół i też organu prowadzącego, a nie zmienia to faktu, że no jednak w trudnej sytuacji jednak stawiamy na naukę stacjonarną. Z tymi opiniami trudno się nie zgodzić. Wszak dobro młodych ludzi to niezwykle ważna sprawa, zarówno w aspekcie edukacyjnym, jak i psychologicznym. Tyle, że w czasie trwania epidemii dochodzi jeszcze element bezpieczeństwa i zdrowia zarówno nauczycieli, uczniów, jak i ich rodziców. Otwarcie szkół dzisiaj, jednocześnie zapowiadanie rzeczywiście tylu chorych, tylu przypadków, jednocześnie powodowanie no jakby zwiększenia możliwości przemieszczania się i wzajemnego zarażania, no jest działaniem schizofrenicznym. No to tak trzeba trochę określać, że albo walczymy z tą epidemią, próbujemy z nią walczyć, bo rząd mówi też czasami, że no te obostrzenia nie przyniosą efektów. No, oczywiście nie przyniosą takiego efektu, że nikt nie umrze, albo że nie umrze 1000 ludzi, ale może spowodują efekt, że nie umrze 100 tysięcy, tylko umrze na przykład 80 tysięcy, albo może 70. I o to trzeba walczyć i to nie można się tak poddawać. My właśnie w tym pakiecie zapisaliśmy, że powinna być zdalna nauka do końca lutego. Już dzisiaj powinna być taka wprowadzona. 1 marca powinny wrócić klasy, ostatnie klasy szkół podstawowych i liceów. I to powinno być też zapowiedziane, żeby szkoły się do tego przygotowały, że 1 marca będzie tak. Oczywiście w zależności od warunków, w jakich obostrzeniach, a pozostałe klasy w miarę rozwoju sytuacji. Im krócej takie zamknięcie szkół będzie trwało, tym lepiej, ale to trzeba wprowadzić, podobnie jak powinno się wprowadzić szybko obowiązek szczepień przynajmniej jakichś grup zawodowych i grup społecznych. Bo już nie wierzę w to, że da się zaszczepić wszystkich, bo już nie będzie na to czasu. Nie ma tyle czasu. To trzeba było robić w grudniu, w listopadzie, obowiązek szczepień dla wszystkich wprowadzać. Dzisiaj skupić się na tych najbardziej newralgicznych miejscach i je wzmocnić w ten sposób, żeby ludzie nie chorowali, nie chodzili na kwarantannę. Tymczasem mamy naukę stacjonarną i informację płynącą od ministra edukacji, że nie widzi żadnego problemu, by w tym roku odbyły się studniówki. Jeśli wyszczepienie byłoby na poziomie 80-90%, tak, zalecałbym powrót do normalności. Natomiast w związku z błędami, które się pojawiły i brakiem pewnych działań, plus mamy wystąpienia w ostatnim czasie wysokich urzędników, którzy mówią o eksperymentach związanych ze szczepieniami, to nie zachęci do szczepień i nie zachęci do powrotu do normalności i dbania o własne zdrowie. Co za tym idzie, gdybym miał zalecać, jednak bym w tym roku zrobił wszystko, żeby no jednak te studniówki na przykład przesunąć o rok czasu, czyli w tym roku, tak jak w zeszłym, jednak nie powinny się odbywać. Oczywiście niestety to będzie z ogromną stratą dla młodego człowieka, ponieważ on ukończy szkołę, a studniówka zawsze była takim ważnym elementem spajającym środowisko. No nie zmienia to faktu, że mamy już sytuację w kraju, gdzie młodzież po studniówce od razu zaczynała naukę od kwarantanny.